Siemanko, siemanko, ludziska. Witam was w pierwszym odcinku z Red Dead Redemption Online. I zaczynamy z listami gończymi, czyli legendarnych przestępców będziemy ścigać. Jest ich w sumie 10. Każdy jest od 1 do 5 gwiazdek trudności. Oczywiście będę wam tylko pokazywał tych na 5 gwiazdkach, bo bez sensu, żeby robić 10 osób. Bo 5 misji to daje 50 misji, no kurde, troszeczkę dużo. Więc wystarczy, jak dobija do 5 poziomu na każdym. Już 3 mam na 5. To jest ten, ci i człowieka, Philip Carlier. Tego pana mam. Dobra, to zaczynamy od niego, bez zbędnego ględzenia, także go. Jeszcze będzie krótkie wprowadzenie z gry. Przyjaciel aligatorów. No jakoś tak. Ja zbytnio się nie lubię z nim przyjaźnić. Mr. Philip Carlier. I don't know where to start with this one. I remember when his poster first went up. Mild-mannered, they said. Well, they all are, until they ain't. I might have even looked for him too, but none of us could find him. It sounds like they spotted him in the swamps. If that's where he's been, on the run all this time, then God help him. Ain't much in the way of company out there, or much that won't try and eat you or put you on a pike. Got to ask what years of that might have done to his mind. Jest nasz ziomek. You're here. Oh, thank heavens you're here. See, I've been here for must be years. Trapped. See, I thought no one would ever come. Philip Carlier, the Castile Cotton Company chief clerk. But I'm sure you already know that given why you're here. My, can't imagine how it must look. Oh, no time for any of that. Now, if you just let me. Oh. So hoping for someone to share this with. Comes on rather strong the first time, does it not? Zaczynamy. Kasy tu przymy amunicję. Fajne, przerośnięta papuga. No, fajny ma prochy. Lepiej przeładowywać po każdym strzale. Warto zawsze go szybko namierzyć, żeby się cofać po prostu od niego, jak on biegnie w naszą stronę.
chyba koniec. Jak ten obraz się tak zaczynał troszeczkę przemieniać, tak się kolibać, to znaczy, że już jest koniec z wyskakiwaniem jego z tego dymu. Teraz poczekamy chwilę, aż nam się wyostrzy obraz i będzie szło go poszukać. Tam tych dwóch siedzi, nie? Czy stoi tam, no? Strzela do mnie. Ty uczniku za 2,50 i pokurzyć. Chuj też dostał. Za kara. To taki odważny. Ci tam przy tych domkach strzelają, nie? Dobra, trzeba teraz szybko akcję przeprowadzić. Może się uda szybko akcję ja zrobić. No. Idź go wiązać szybko. No patrz, pa, ale błąd. A, już lecą aligatory. A, zbagowało się znowu. Spoko. Idzie alligator kolejny. Dobra, na razie chyba czysto. Przynajmniej mam tylko nadzieję. Wow, przyjemniaczku. Ty, pora karmienia już była. Będę mu się wybija stado tych aligatorów tutaj, nie? Ty gnoju. Jodo, spróbujesz uciec, ja, dziaduńciu? No to dawaj. Come on. No patrz to.
Ej, gdzie on jest? Dobra, wypaść tego z tym łucznikiem. Znaczy z tym łukiem, bo ten mi zaś uciekł w drugą stronę. Ale mnie irytują ci łucznicy. Nie idzie mi coś teraz w tej misji, tak pierdziela się z tym jak nowo przyjęty, naprawdę no. Podnosisz go facet, czy zaproszenie ci czas? Patrz, kolejno strzała. Kolejno, ładnie, ładnie. Kolejno, zaraz zgina. O, czekaj, tu muszę przejechać, tak. Dobra, złapany. Tylko trzeba dostarczyć do resztu. Zaraz dojademy do posterunku. Się go pozbędziemy. Mister Clear'a. A jednak pójdziesz. Mógłbym takiego kopa w dupala zasadzić. Dostaniemy pieniążków za piątka? $103, 12 centów i 0,82 sztabki złota, 1025 expo. Żału nie ma, no za piąto, za 5 gwiazdek tutaj u niego. Więc podejrzewam, że będą drożsi. Wiem, która misja jest na przykład dużo lepiej opłacalna, a trwo powiedzmy no podobnie, bo tam około pół godzinki się ta misja robi jedna samemu, że tak powiem, nie? Dobra, na dzisiaj w tym odcinku to wszystko, bo tak jak na początku będziemy robić po jednym odcinku z każdego tego legendarnego przestępcy na poziomie 5 gwiazdek. Gdybyście chcieli, żebych na przykład jakiegoś innego, bo chcę lecieć po kolei po prostu od góry. Gdybyście chcieli jakąś inną kolejność, czy jak, żeby jakiegoś pokazać wcześniej, czy coś, napiszcie w komentarzu, to myślę, że nie będzie problemu. Też napiszcie, co się wam by spodobało w następnych jakichś odcinkach w Red Dead Online, znaczy z Red Dead Online, nie? Co byście chcieli, jak macie jakieś pomysły, no bo póki co to na pewno zrobię 10 tych odcinków. Legendarnych zabójców, tych legendarnych przestępców, sorry. No a potem się zobaczy dalej, nie? Co się wymyśli. Dobra, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapka, czy tam zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z filmikami, choć one ostatnio były rzadko, ale postaram się to teraz zmienić i żeby coś jednak częściej wstawiać, przynajmniej jeden filmik w tygodniu. Dobra, to tyle z mojej strony, dzięki za oglądanko i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!